Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj top 5 map, na których najlepsze wyniki osiągamy spotując, czyli takie to mapy, które zazwyczaj będą albo otwarte, albo będą umożliwiały zza jakichś krzaków spotowanie, i to są takie mapy, gdzie możemy być pewni, iż mając misję na spotowanie, mamy bardzo dużą szansę na wykonanie takiej misji. Oczywiście miejcie na uwadze, że dla każdego z was sprawa kolejności tych map, które tutaj przedstawię, jest bardzo indywidualna. Niektórzy z was nie lubią jakiejś mapki albo nie znają miejscówek na niej, a z drugiej strony może być mapa niżej w rankingu, ale wasza ulubiona, taka, na której wiecie, gdzie spotować, wiecie, gdzie aktywnie spotować, wiecie, gdzie pasywnie spotować. Także traktujcie te wszystkie miejsca, które wam zaprezentuję, dosyć luźno. Niemniej jednak miejcie na uwadze to, iż mając za zadanie spotowanie, to przy spotowaniu na którejkolwiek z map, które za chwilę wam zaprezentuję, macie na to po prostu dużą szansę. Miejsce piąte. Polska mapa Studzianki. Z jednej strony mamy tutaj zabudowania, taką jakby mini wioskę, z drugiej strony część mapy odgrodzona jest linią kolejową, natomiast co ważne, po środku znajduje się zagłębienie przechodzące praktycznie przez 2/3 mapy i pozwala to spotować zarówno czołgiem lekkim z jednej strony, jak i z drugiej. Oczywiście trzeba tam sobie pozycję wywalczyć. Na samej górze mapy mamy do czynienia z góreczką, z której również bardzo dobrze można spotować, a jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że przestrzały tutaj czasami są bardzo dobre, to nasi towarzysze z drużyny mogą zdecydowanie bez żadnego stresu po prostu celować w czołgi, które my im wyspotujemy. Dodatkowo na części mapy znajduje się takie delikatne zagłębienia, więc tutaj przynajmniej czołgi wieżowe mogą spokojnie czuć się bezpieczne, zakładając, że artyleria ich nie nęka za bardzo. I te wszystkie zalety powodują, że mimo iż mapka jest nowa, mimo iż pewnie jeszcze nie wszystkie miejscówki, nie wszystkie przestrzały są znane przez graczy, to już łapie się do naszej finałowej piątki. Miejsce czwarte. Redshire, mapa w klimacie angielskim z bardzo charakterystycznym na środku wybrzuszeniem terenu. Czyli mamy nie dość, że praktycznie na środku mapki teren wyższy, to jeszcze jest pokryty krzakami, jest pokryty drzewami. I można tutaj spotować nie tylko z niego, ale także posuwając się wzdłuż rzeki, która przechodzi, właściwie przecina całą mapkę, można powiedzieć, na pół. Kolejna rzecz to znajdujący się z lewej strony zamek otoczony fosą. Ta fosa również służy do szarżowania czołgów lekkich, natomiast na zamku mamy zazwyczaj czołgi troszeczkę cięższe, ale mogące spotować właśnie to, co jest na górce. Z kolejna strona, czyli prawa, to tak zwany przepychacz i tam może spotowania za dużo nie ma, ale po środku zdecydowanie można spotować dojazdy do tego przepychacza, zwłaszcza z górnego kapa. To powoduje, że na tej mapce jest zwiększona ilość obrażeń właśnie po wyspotowaniu przez jakiegoś przeciwnika. Z drugiej strony mamy też do czynienia z bardzo długimi przestrzałami, które oczywiście z jednej strony powodują, iż ten pocisk dłużej leci, musimy większą poprawkę brać, możemy nie trafić, jednak przy obecnym World of Tanks, zwłaszcza na wyższych poziomach, gdzie mamy jednak troszeczkę czołgów wolnych i do tego czołgów dużych, no to jeżeli tylko one chcą dojechać na ten tak zwany przepychacz, łatwo mogą być wyspotowane. Dodatkowo oczywiście rzeczka, tak jak mówiłem, która przepływa, przecina jakby tą mapę, często służy spoterom jednej albo drugiej strony do przemieszczenia się w takie miejsce, z którego jednak mogą podświetlić przeciwnika. Miejsce trzecie. Tutaj mamy mapkę Highway, czyli autostrada. Mapkę dodam oczywiście, że w nowej wersji, która do spotowania świetnie się nadaje. Oczywiście zamiana na HD spowodowała dodanie wielu budynków, to mogłoby utrudniać w pewnym sensie spotowanie, a przynajmniej ułatwiać czołgom spotowanym chowanie się w razie wykrycia, prawda? Ale z drugiej strony wszystkie mapki HD, które zostały wprowadzone niedawno,
po prostu mają zwiększoną ilość zarośli, takich krzaków, w których spotter może się zdecydowanie ukryć. Ta mapka, podobnie jak poprzednia, jest przecinana rzeką i czasami przy brzegach tej rzeki znajdują się jakieś niewielkie zarośla, z których przeważnie można spotować. Z drugiej strony wszelkiego rodzaju ataki są tutaj, no, okupione najpierw może takim przejazdem po nieosłoniętym niczym terenie. I jeżeli tylko mamy spottera, no ten taki atak jest zazwyczaj pod koniec bitwy, jeżeli jakiś spotter się uchował, jeżeli nie będzie strzelał, to bez problemu ten cały atak jest ostrzeliwany przez obrońców, którzy znajdują się w bazie, którzy oczywiście zdążyli się cofnąć. Nawet jeżeli tutaj gra się z dolnego kapa i zajmie się miasto znajdujące się w prawym dolnym rogu, to i tak chcąc dojechać do bazy przeciwnika, można być narażonym na ostrzał właściwie z ostatniej tej górnej linii. Wystarczą tutaj dobre niszczyciele, które są na siatce, na przykład na lornetce sobie stoją i już spot leci. Zresztą dobrzy gracze, zwłaszcza czołgów lekkich, zdają sobie sprawę, gdzie dokładnie jaki krzaczek się znajduje, jak mają tam wjechać, żeby nie być wyspotowani, albo do kiedy mogą spotować, żeby jednocześnie nie zginąć. Miejsce drugie. Mapa, która myślałem, że będzie na miejscu pierwszym, a jednak jest na miejscu drugim, moi drodzy. Chociaż tutaj miejsce pierwsze i drugie można by było zrobić ex aequo, ponieważ najczęściej właśnie te mapy się powtarzają. Otóż Malinówka. Malinówka, mapa bardzo otwarta, mapa, która ma również zwiększoną ilość zarośli, zwłaszcza po zamianie teraz na HD. Po lewej stronie mamy bardzo sprzyjające warunki do spotowania, ponieważ po pierwsze znajduje się tam tak zwane otwarte pole, można po środku niego wjechać, ciągle cały czas to funkcjonuje, można wjechać w taki pasek krzaczków. Jeżeli nie będziemy wyspotowani, to praktycznie mamy w zasięgu całą mapę przeciwnika. Startując z dolnego kapa, można na przykład lewą stroną przypuścić atak, tam jest zagłębienie terenu, można podświetlić cały górny kap praktycznie i umożliwić swoim strzelanie. Po środku mapki znajduje się jeziorko, ale tam również można przyatakować zarówno czołgi będące z jednej, jak i z drugiej strony. Tym zagłębieniem, takim bagienkiem, mogą podjechać sobie spokojnie pod bazę przeciwnika i wyspotować albo ludzi jadących z dolnego kapa na górkę, albo ludzi jadących z górnego kapa na górkę. Tutaj jest wszystko bardzo, bardzo fajne. Z drugiej strony mamy też bardzo stromy brzeg jeziorka i tam także można zarówno z jednej, jak i z drugiej strony wyspotować troszeczkę czołgów znajdujących się w północnej części tej mapy. Także mamy super sytuację. Oczywiście jeszcze zostaje nam górka, na tej górce także czasem do spotowania dochodzi, zwłaszcza jeżeli górka została przejęta i możemy podjechać pod jej krawędź, wyspotujemy wtedy wszystkich, którzy znajdują się na dole i oczekują po prostu ataku z niej. Mapka Balinówka chyba od początku gry była jedną z takich bardziej ulubionych map dla spotterów, ponieważ tutaj i aktywny spot może się sprawdzić, ale przede wszystkim pasywny, jest sporo takich miejsc. Oczywiście po wjechaniu tam jesteśmy troszeczkę uzależnieni, no bardzo jesteśmy uzależnieni od tego, czy drużyna wykorzysta naszego spota. Pamiętajcie, że tutaj nie wystarczy wjechać po prostu w krzak i wykrywać przeciwników. Musicie spojrzeć, czy wasi sojusznicy w ogóle czekają na tego spota, bo często zdarza się tak, że czołg lekki jedzie spotować pasywnie, parkuje w jakimś krzaku, wykrywa połowę drużyny przeciwnika, a tymczasem jego drużyna po prostu jedzie sobie klapki na oczy na górkę, nie zwraca na to uwagi. Niestety, no, w takim wypadku fajnie, że coś wyspotowaliśmy, ale niestety nie fajnie z drugiej strony, bo nikt z tego naszego spota nie skorzystał. Miejsce pierwsze.
Na pierwszym miejscu, choć ex aequo mogłaby być tu Malinówka, tak jak mówiłem, znajduje się mapa Prochorówka. Moi drodzy, ukształtowanie tej mapy po prostu bardzo, bardzo sprzyja aktywnemu spotowaniu, zresztą pasywnemu też. Otóż po środku tej mapy znajduje się taki bardzo delikatny grzbiet. Gdyby on był w miarę, powiedzmy, stromy, ostry, pewnie to spotowanie byłoby utrudnione, ale ponieważ jest łagodny, to czołgi lekkie mogą spotować, pokazując tylko właściwie czubek wieży i bez problemu nie tracą prędkości przy spotowaniu na środku. Po lewej stronie mapy mamy drogę, po której brzegach są jakieś tam nasadzenia krzaków. W tych krzakach zazwyczaj pojazdy są. Skraj mapy lewy to jest tutaj podwyższenie terenu. Bardzo często to podwyższenie jest wykorzystywane do spotowania na przykład ludzi będących na środku. Później przez środek mapy i troszeczkę w prawą stronę mamy taki nasyp kolejowy. Również po obu stronach tego nasypu są krzaki, różnego rodzaju drzewka. I wreszcie po prawej stronie mamy górkę, która góruje właściwie nad całą mapą. Jeżeli ktoś zdobędzie tą górkę, to cała ta mini wioska znajdująca się z prawej strony mapy po środku jest z górki spotowana, jest ostrzeliwana. Dodatkowo mamy kolejną rzecz, jeżeli podjeżdżamy na środku pod ten grzbiet, to nasza drużyna, zarówno jeżeli startuje z górnego, jak i dolnego kapa, z górki ma bicie na czołgi na środku. I to powoduje, że chyba ta mapa jest właściwie najlepsza do spotowania. Można tutaj, jest kilka miejsc do spotowania pasywnego, ale myślę, że aktywny spot tutaj jest no nieodzowny. To był zawsze taka mapa synonim. Zresztą zerknijcie sobie na wyniki. Na mapce Prochorówka bardzo dużo najlepszych wyników spota jest robionych przez graczy, ponieważ oczywiście ta mapka jest tak skonstruowana, żeby czołgi lekkie miały tutaj jak największe pole do popisu. I to tyle, moi drodzy, nie ma co tutaj bardziej więcej ględzić. Jeżeli macie misję na spotowanie, możecie być pewni, że Malinówka i Prochorówka to są na pewno bardzo sprzyjające temu mapki. Koniec filmiku, napiszcie, co tam ciekawego chcielibyście w kolejnym top 5. Wcale nie musi być złota, bo kolejne top 5 na pewno nie będzie złota, może nawet w ogóle z gier nie będzie. No cóż, to tyle. Żegnam się z wami, do usłyszenia.